Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Fish Talking. Nazywam się Kamila Ryba i dzisiaj opowiem Wam o moim najbardziej fangerlowym przeżyciu oraz o tym, dlaczego nie zamierzam czytać ponownie w Zmierzchu. W pierwszym odcinku tego podcastu, gdy opowiadałam Wam o książkach, które jakoś wpłynęły na mnie, o moim przygodzie z czytaniem i o tym, jak to wszystko się zaczęło. Wspominałam o Zmierzchu. Wspominałam o Zmierzchu i troszkę nakreśliłam wam a, moją historię ze Zmierzchem. I wspominałam o tym, że to jest dłuższa historia historia, tak naprawdę, na cały odcinek podcastu. I właśnie dzisiaj tę historię związaną ze Zmierzchem wam opowiem, bo jest to rzecz, którą. Warto wspominać, ze względu chociażby na to, jak bardzo dziwaczna i trochę wstydliwa ta historia jest po kilku dobrych latach, odkąd się wydarzyła. Więc e, dzisiaj będę mówić o mojej przygodzie ze Zmierzchem e, i całą serię Zmierzchu i z filmami związanymi ze Zmierzchem i całą tą otoczką związaną ze Zmierzchem. Nie będę podawać tutaj na innych nazwisk, ale podejrzewam, że kilka moich koleżanek, które bardzo mocno w tej historii są e, zamieszane, po pierwsze, wybaczą mi, że te historie przytaczam. Po drugie, może uśmiechną się na te wspominki z młodości, a być może przypomną mi kilka innych rzeczy, które się wydarzyły, a których ja już nie pamiętam. Zaczniemy może od początku. Wszystko zaczęło się od tego, gdy serwując po internecie zobaczyłam miniaturkę zwiastunu nowego filmu o wampirach. I byłam przekonana, że na tej miniaturce widzę Emma Watson. Więc kliknęłam z ciekawości, bo jak wiecie dobrze, ja jestem fanką Harry'ego Pottera. Co się okazało? Na miniaturce nie była Emma Watson, tylko jakaś inna dziewczyna, ale na tej miniaturce był też Robert Pattinson, który każdemu fanowi Harry'ego z z każdemu fanowi Harry Pottera jest doskonale znany. No i to już mnie zaciekawiło obejrzałam ten zwiastun tego nowego filmu dla nastolatków o wampirach i dowiedziałam się, że jest na podstawie książki, która notabene jest dostępna w Polsce i pomyślałam sobie, że skoro do premiery mamy jeszcze prawie pół roku, zdążę ją sobie przeczytać. Akurat w tym okresie wybieraliśmy się rodzinkom na wakacje do Zakopanego, więc to był idealny moment, żeby tę książkę kupić, bo w mojej miejscowości, małej miejscowości nie ma księgarni, więc pomyślałam sobie, że zmierzch to będzie taka książka, którą sobie kupię jako pamiątkę z Kopanego. Ile ja się schodziłam za tym zmierzchem, to nawet ja nie pamiętam. Wiem, że zaliczałam kilka księgarni. W większości nie wiedzieli księgarzy, o czym ja w ogóle mówię. I znalazłam ją w jednej jakiejś w takiej dalszej księgarni gdzieś za kopanem. Mieli chyba jedną albo dwie sztuki tylko. I przeczytałam tę książkę w chyba dwa dni. O, jak bardzo mi się zmierzch spodobał! Od razu chyba zaczęłam szukać um, drugiego tomu. Nie pamiętam, kiedy dorwałam ten drugi tom, ale pamiętam, że to była jedna z um, pierwszych książek, takich dla nastolatków, współczesnych książek, które tak bardzo mi się spodobały. I ja w ten zmierzch totalnie przypadłam. I pomyślałam sobie, że jestem jedyną osobą, która um, tak bardzo się zainteresowała tym zmierzchem. Dopóki, um, bo czytałam chyba pierwsze dwa tomy, czytałam chyba e, w wakacje, e, gdy zaczął się rok szkolny razem z klasą, z liceum, wybraliśmy się na taki spacer po Tarnowie, bo ja e, chodziłam do szkoły do Tarnowa. I wtedy z moją koleżanką zgadałyśmy się całkiem przypadkiem o tym, że obie tę książkę czytamy. I powiem Wam, że wtedy coś między nami kliknęło. Ja tę koleżankę znałam od urodzenia. Chodziliśmy razem do klasy, ale, tak jakby, no, wydawało mi się, że nie mamy wspólnych zainteresowań. Ale okazało się, że jednak mamy. Zaczęło się od zmieszku, później się okazało, że w ogóle bardzo dużo ze sobą mamy wspólnego. Ja tę koleżankę, która wie, że o niej mówię, bardzo mocno pozdrawiam. Ale bardzo szybko się okazało, że nie tylko my dwie czytamy zmierzch, bo czyta go połowa mojej, naszej klasy. My też jakby zaangażowałyśmy w to trochę naszej klasy. Później się okazało, że w równoległych klasach dziewczyny też od, o, to czytają. A wtedy w ogóle w naszej szkole pojawiła się taka zmierzchomania. Wszystkie byłyśmy albo team Edward, albo team Jacob, chyba Edwarda Tim był większy. No i powiem Wam, że to był wrzesień, październik, w styczniu miał się ukazać film i tak naprawdę okazało się, że w tej mojej klasie jest całe mnóstwo dziewczyn, które ma podobne zainteresowanie do mnie. Złożyła się taka grupka dziewczyn, które czytają Zmierzch, interesują się Zmierzchem. I to było wtedy trochę dla mnie takie surrealistyczne, dziwne doświadczenie. To było pierwsze takie doświadczenie, kiedy tak bardzo fangerlowałam na jakimś punkcie i nie byłam w tym jedyna. Yy, pamiętam i teraz jeszcze raz przepraszam wszystkie dziewczyny, które może się z tego wstydzą. Ja też się trochę tego wstydzę, no ale mało się te, ile, mieliśmy 16, 17 lat. O Boże, byłyśmy stare. W każdym razie, takim znakiem naszym, rozpoznawczym, było to, że ołówkiem na e, stoliku pisałyśmy, e, na przykład w serduszku EC albo bez serduszka EC albo JB, no bo wiecie, Tim Jacob, Team Edward. No i generalnie e, książki krążyły na korytarzach, wszystkie dziewczyny to czytały. I wtedy nam wpadło do głowy, że może fajnym pomysłem byłoby zebranie takiej grupy mm, dziewczyn i pojechanie do Krakowa. Na, by obejrzeć zmierzch. W Tarnowie w tym momencie zmierzch chyba miał być z jakimś opóźnieniem chyba tygodniowym. No, żadna z nas nie chciała długo czekać. Wszystkie chciałyśmy obejrzeć ten film od razu. Więc zebrałyśmy się w styczniu 2009 roku. Sprawdziłam sobie datę. Takiej dobrej pamięci to ja nie mam. Zebrałyśmy grupkę około 10 osób i wybrałyśmy się do Krakowa. Dla wielu z nas był to jakby taki pierwszy, całkowicie samodzielny wyjazd do Krakowa, szczególnie, że miałyśmy się tam przemieszczać komunikacją miejską, więc jakby ekscytacja była jeszcze większa. Taki babski wypad. Nie wiem, ile z was, tych słuchających, kiedykolwiek przeżyło takie doświadczenie fangerlingu na jakimkolwiek punkcie, takiej obsesji wręcz na jakimkolwiek punkcie. Zmierzch, tak naprawdę połączył um, nastolatki na całym świecie z jakby równą mocą. To była jedna z pierwszych takich serii książkowych, która została zakranizowana, która odniosła tak duży sukces i miała tak duży potencjał, yy, też komercyjny. I my pojechałyśmy do tego Krakowa, i teraz zaczyna się ta część opowieści, której. Może nie wszyscy chcieliby, żeby ujrzała światło dzienne? Może nie wszyscy wspominają dobrze? Może niektórzy się jej wstydzą? Ale wydaje mi się, że czas, żeby wreszcie ją wypowiedzieć, zwłaszcza, że minęło ile 12 lat prawie więc e, wydaje mi się, że już czas, już czas e, sobie to przypomnieć, i może być nawet z tego trochę dumnym. W każdym razie. Udałyśmy się do tego Krakowa. Jak wspomniałam, dla wielu z nas to był jeden z takich pierwszych wypadów do dużo większego miasta, do miasta, którego w sumie nie znałyśmy, żeby zrobić coś, co było bardzo le lekkie od turystyki. No i e, nie wiem, ilu z Was mieszka w Krakowie, nie wiem, ile z Was było w Krakowie i było w krakowskim Multikinie. Generalnie, gdy wysiadasz na dworcu, wsiadasz w e, autobus numeru 129 i bezpośrednio jesteś e, pod Multikinem. Myśmy miały wszystko świetnie wyliczone. Nie sprawdziłyśmy chyba wtedy autobusu tylko, ale wiedziałyśmy mniej więcej, gdzie trzeba podejść, wiedziałyśmy, ile mamy czasu, wiedziałyśmy, gdzie mamy wysiąść w teorii. Tylko, że to wszystko była teoria. Pamiętam, że trochę sfiksowałyśmy. Nie mogłyśmy się doczytać tego rozkładu jazdy. Jakieś dwie, trzy bardzo miłe starsze panie się nami zaopiekowały, tłumaczyły nam, jak najlepiej wysiąść, jak najlepiej wsiąść do tego autobusu. No i przypominam, że nas było około 10 osób może troszkę mniej, może troszkę więcej. W każdym razie wyglądaliśmy jak taka wycieczka szkolna. No i my w tej wielkiej grupie, stoimy w tym autobusie, patrzymy na te nieznane nam przystanki i zastanawiając się, czy to już trzeba wysiąść, czy to już nie trzeba wysiąść. Na szczęście przystanek u Multikina jest dość charakterystyczny, bo mamy aquapark, więc bardzo łatwo e, to zauważyć. W tamtym czasie chyba nas trochę nerwy zjadły. W każdym razie, kolejna rzecz. W Multikinie wtedy trzeba było odebrać bilet chyba pół godziny przed seansem. A że wiedziałyśmy, że to jest zmierzch, i tak strasznie się najarałyśmy na ten zmierzch. No i przyjechałyśmy prawie 70-80 kilometrów, żeby zobaczyć ten zmierzch. Nie chciałyśmy, żeby nam te bilety przypadły. Więc troszkę zaczęła się pojawiać panika, gdy te pół godziny przed seansem zbliżało się nieuchronnie. W Krakowie bardzo wolno jeżdżą czasami autobusy, więc to jakby dodatkowo podsycało atmosferę. No i my spanikowane, bo nie wiedziałyśmy, czy Multikino nam nie odrzuci tych biletów i ktoś ich nie kupi. Gdy już zbliżałyśmy się do tego mm, Multikina, y, panika nam się dość mocno udzieliła. Na szczęście więc naszych koleżanek były wtedy w Multikinie. Oni miały pieniędzy na te bilety i jakby chciały walczyć o te bilety, więc jakby wiedziałyśmy, że jakaś szansa, że te bilety nam nie przypadną, jest. Tylko, że trzeba było im jakby dostarczyć te pieniądze, trzeba było te bilety kupić. A myśmy były takie środki trochę, więc... Y, więc jakby no, emocje były bardzo wysokie. Nie dość, że miałyśmy zobaczyć film, na który tak długo czekałyśmy, to jeszcze dodatkowo stres, nerwówka te emocje potęgowała. I wiem, że moja przyjaciółka się na to nie obrazi, bo ona czeka, żeby wszyscy poznali tę historię. Nie podam z szacunku do niej e, i do nas, jej imienia. Generalnie, gdy wysiadłeś na przystanku, no to wtedy już chodziło o to, żeby jak najszybciej dostać się do multikina. Gdy wysiadasz na przystanku przy Multikinie, przy Aquaparku w Krakowie, żeby dojść do Multikina, musisz pokonać jeszcze nie tak mały dystans. Prze, przejść przez cały parking Aquaparku i okrążyć Multikino, żeby wejść do niego. No i wtedy wszystkie krzyczymy do niej, biegnij. Masz nasze pieniądze, jakby wszystko ogarniasz, biegnij do Multikina, my jakby dojdziemy za tobą. I, i ona pobiegła. Wtedy na przystanku, na przystanku, wtedy na parkingu były jakieś tam pachołki, no i ona biegnąc przewróciła te pachołki. Jakaś pani, która pilnowała tego parkingu, krzyczy na nią, żeby pospierała te pachołki. Ona zaczyna zbierać te pachołki, a my krzyczymy, biegnij, my to pospieramy. Ta pani na nią krzyczy, ona zaczyna biec. No, generalnie emocje, jak w jakimś filmie. No i trafiłyśmy do tego multikina. Bilety nam oczywiście nie przepadły, no ale ten wypad, to jak ona biegnie przez ten parking, wryło się totalnie w moją pamięć i chyba każdemu, kto wtedy tam był. I każdy chyba bardziej niż film wspomina ten bieg przez pachołki. No i kupiłyśmy te bilety. Siadłyśmy w tym kinie. No i przepadłyśmy. Wydaje mi się, że wszystkie wtedy trochę przepadłyśmy, bo nasz Fargerling sięgnął w ogóle zenitu. Ten film wydawał się majstersztykiem. Wydawał się najlepszym filmem na świecie. To jak zajarane byli, byłyśmy tym filmem. To, że poszłyśmy na ten film chyba jeszcze raz, albo jeszcze dwa razy później w Tarnowie. To było niesamowite. To było niesamowite przeżycie, takie Właśnie takiego fangerlingu, jakiego ja jeszcze nie znałam, bo Harry Potter, owszem, jest, się jest człowiek fanem Harry'ego Pottera, ale z Harry Potterem dorastało się przez te wszystkie lata, a to była taka dawka emocji e, całkiem nowa dla większości z nas. I od tej pory, przez bardzo długi czas, tak naprawdę, wydaje mi się, że do momentu premiery czwartej książki, mniej więcej, ten fangerling był na podobnym poziomie. Pamiętam, jak ja razem z koleżankami, Chodziłyśmy do kiosku, kupowałyśmy brawo, bo wtedy jeszcze brawo wychodziło, nawet nie wiem, czy jeszcze nadal jest brawo, ale w każdym razie wtedy były plakaty ze Zmierzchu, jakieś wycinki ze Zmierzchu. Kupowałam um, Zmierzch na DVD. Z tego co pamiętam, o chyba pierwsze trzy filmy. Gdy wyszła premiera czwartego tomu, od razu poleciałam do księgarni, żeby ją kupić, bo wtedy już uczyłam się w Tarnowie, więc miałam dostęp do księgarni. Czytałeś, my byliśmy zafascynowane, i wydaje mi się, że mniej więcej przy e, premierze czwartego filmu troszkę te emocje zaczęły opadać. Przed świtem e, wyszło w 2011 roku, czyli z moich obliczeń, byłam już wtedy na studiach, i być może to też spowodowało, że trochę inaczej zaczęłyśmy patrzeć na zmierzch, trochę mniej nas to już tak jarało. Zwłaszcza, że człowiek też zaczął zauważać, że te filmy nie są tak idealne, że te książki też nie są tak idealne. Chociaż przyznam Wam, i zaraz o tym troszkę więcej powiem, że mój stosunek do książek a do filmów jest troszkę różny. W każdym razie te kilka lat takiego fangirlingu i takiej fascynacji z Mieszkiem, to było doświadczenie, którego nie żałuję, którego bym nigdy sobie nie oddała. To był moment, kiedy tak naprawdę zacieśniły się moje relacje z wieloma osobami. To był moment, kiedy poznałam też wiele osób. I to są takie wspomnienia, które wydaje mi się, że bardzo duży miały wpływ na to, kim jestem, bez względu na to, jaką jakość reprezentuję. No i właśnie, jeżeli chodzi o książki versus film. Um, jak już wspomniałam, książki bardzo przypadły mi do gustu. Szczególnie pierwszy tom, był dla mnie takim objawieniem, troszkę pokazaniem innej literatury w tym czasie mniej więcej też zaczęła się robić moda na imprezka śmierci, ale to zawsze Zmierzch był tym pierwszym, tym najważniejszym i to było dla mnie odkrycie czegoś nowego, od czasów Harry'ego Pottera nic tak bardzo no, mnie nie wciągnęło jak Zmierzch i do tej pory żywię do książek bardzo, bardzo duży sentyment, i do tej pory um, leżą u mnie na półce. I jakby zawsze, jak na nie patrzę, przypominają mi się te dobre wspomnienia związane ze zmierzchem. To jak spędzałyśmy czas na korytarze dyskutując o zmierzchu, jak um, odkrywałyśmy też inne rzeczy, które nas łączą. Um, tak jakby zmierzch zapoczątkował wiele innych pozytywnych reakcji, jeżeli chodzi o filmy. Natomiast nadal uważam, że pierwszy film jest całkiem okej. Okay. Um, jeżeli materiał źródłowy nie jest jakiś wybitny, to te filmy też nie mogły być bardzo wybitne, ale muszę przyznać, że że pierwszy film bardzo mi się podobał. Do tej pory uważam, że to jest jeden z najlepszych soundtracków filmowych ever. Dzięki Zmierzchowi poznałam Muse, a to jest wielki, wielki plus. W każdym razie hmm, chyba każdy z nas zauważył, że z biegiem czasu um, te filmy trochę zaczęły tracić na jakości i też otoczka wokół Zmierzchu i to, jak nagle został postrzegany. Sprawiło, że przy czwartym filmie nasze emocje już nie były tak wysokie. I wydaje mi się, że też jakość filmu trochę ucierpiała. Oni chyba podzielili te filmy na dwie części, prawda? Więc to był chyba jeden z takich pierwszych przypadków, gdzie filmy zostały podzielone na dwie części. I pierwsza część była strasznie nudna, bo się tak naprawdę nic tam nie działo, więc e, hype totalnie zaczął spadać. I teraz, tak, z perspektywy czasu, Muszę przyznać, że um, być może właśnie to, jak, jakim hitem Zmierzch się okazał, zostało też jego przekleństwem. Jeżeli chodzi o moje odczucia w stosunku do tego, to muszę przyznać, że um, są one dość mieszane, bo z jednej strony rozumiem, że to nie są najlepsze filmy i rozumiem, że to nie są najlepsze książki. Jednak, właśnie cała ta otoczka związana ze Zmierzchem i to, jak, um, jakie przeżycia, z tym były związane, powodują, że nie mogę na to jednak patrzeć zbyt krytycznie, mimo wszystko. Um, nie jestem w stanie e, w stu procentach skrytykować Zmierzchu. Nie jestem w stanie mm, popatrzeć na Zmierzch e, z takiej totalnie trzeźwej perspektywy. E, do tej pory mam filmy, do tej pory mam książki i podejrzewam, że gdzieś w jakimś pudle mam niektóre z tych plakatów i wycinków z gazet um, bo ja żywię do zmierzchu niesamowicie duży sentyment ja nadal mam te właśnie dobre wspomnienia, których nikt mi nie odbierze i których ja nie chcę sobie odbierać a ponieważ nie chcę sobie ich odbierać to na razie nie planuję rereadingu zmierzchu Boję się, że z perspektywy czasu inaczej odebrałabym te książki. Straciłyby one w moich oczach i jestem prawie przekonana, że straciłyby one w moich oczach, i dlatego na razie one leżą, kurzą się na tych moich regałach, ale nie chcę ich też wyrzucić, nie chcę się pozbyć płyt, nie chcę się pozbyć filmów, bo to jest taka część mojej młodości, która wzbudza właśnie więcej pozytywnych emocji niż tych negatywnych. Prędzej chyba obejrzę filmy jeszcze raz. Bo był taki czas żołnierzy, non-stop, bo mam te trzy płyty, niż przeczytam te książki. Bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o właśnie czytelnictwo, o mój gust dość dużo się zmienił i też potrafię więcej rzeczy. Um, patrzeć bardziej krytycznym okiem na literaturę, a bardziej pobłażliwym na filmy. Jednak, um, no właśnie, zmierzch. Zmierzch to taka. Karta historii mojego życia, która momentami jest bardzo, ale to bardzo dziwaczna i bardzo taka wstydliwa, ale jest to też niesamowicie sympatyczna karta mojej historii, której tak naprawdę zawdzięczam bardzo, bardzo dużo i której nigdy nie chciałabym się pozbyć, dlatego też powstaje ten podcast, dlatego też dzisiaj o tym mówię. Nie wiem, czy jest taka seria książek czy filmów, które aż tak bardzo e, wpłynęły albo wykreowały ten fangirling mood e, w moim, w, we mnie, jak Zmierzch. E, Zmierzch to też była pierwsza taka seria, w której naprawdę zaangażowałam się w czytanie fanfiction. Um, ba, ja nawet prawie zaczęłam pisać fanfiction. Um, to była seria. Um, gdzie bardzo, bardzo dużo czasu spędziłam na forach internetowych. To też była właśnie taka, taki etap, w którym odkryłam tę społeczność internetową. I gdy teraz tak patrzę z perspektywy, to nie wiem, czy tak szybko, bez mieszku, um, w ogóle zaangażowałabym się nawet w pisanie, nie wiem, własnego bloga. Jakby odkrywanie mhm. tych takich um, przestworzy internetu Jakie teraz są dla nas codziennością. I, e, I wiem, że w głębi serca wiele tych moich koleżanek, które były ze mną wtedy tam, e, też tak czują. Też na pewno mają z tym serią związane wiele e, wiele miłych e, wspomnień. I wydaje mi się, że bez względu na to, jak teraz byśmy ocenili zmierzch. A nie chcę tego robić, ponieważ po pierwsze czytałam te książki 10 lat temu filmy widziałam może dwa razy w życiu nie pewnie więcej. Osu nie, o, nie oszukujmy się, widziałam ich więcej razy. Um, to nie chcę oceniać tej serii z perspektywy dzisiejszych doświadczeń, dzisiejszego czasu, bo uważam, że to też nie do końca jest fair. Bardzo dużo osób oceniało zmierzch nowego, nie czytając czy nie oglądając filmów. I bardzo dużo osób oceniało go, nie posiadając tej właśnie dawki, takiego doświadczenia, um, jakie my mieliśmy. I dla mnie zawsze to było trochę krzywdzące, że ocenia się coś, o czym się tak naprawdę nie ma pojęcia, nie patrząc na perspektywę, jakby z szerszej perspektywy. I właśnie dlatego ja. Nigdy o zmierzku nie będę mówić źle i nigdy ode mnie nie usłyszycie pewnie złej recenzji na temat zmierzku, chyba że kiedyś, za kilka lat jednak postanowię to przeczytać. Ale kto wie, może wcale nie będę odbierać tego źle. Po prostu są rzeczy, dla których jakby ta wartość sentymentalna i taka emocjonalna przekładam ją nad wartość, nie wiem, estetyczną wartość jakąś merytoryczną wartość literacką czy filmową, bo są rzeczy, wydaje mi się i jestem pewna, że w życiu każdego z Was i w doświadczeniach każdej z Was są takie guilty pleasures, które wiecie, że nie do końca zasługują na taką atencję, jaką otrzymują, ale nic na to nie poradzicie, bo po prostu to lubicie albo wiąże się to z bardzo miłymi wspomnieniami. I teraz, gdy tak Gadam o tym zmierzchu od kilkunastu minut. Powiem Wam, że mam ochotę jeszcze raz obejrzeć te filmy z, taką, z takim podejściem mnie sprzed 10 lat, ja 2009, żeby jeszcze raz zakosztować tego, um, tego doznania, nie myśląc o całym tym hejcie, jaki zmierzch dostał przez te wszystkie lata. Bo zmierzch nadal jest synonimem czegoś, o czym nie powinno się mówić, czegoś, czego nie powinno się lubić. A uważam, że to jest trochę krzywdzące. Bo oczywiście to nie jest literatura najwyższych lotów. I jakby z perspektywy rzeczywiście nawet ja nie czytając tych książek ponownie, dostrzegam problematykę tej serii. Jednak właśnie może przez tę świadomość tej problematyki jesteśmy w stanie trochę oderwać ją od faktycznej przyjemności poznawania, czytania, oglądania. I Owszem, zmierzch zrodził wiele e, problematycznych rzeczy, jakimi na przykład jest 50 waży Greya, ale czy to jest do końca zmierzchu wina? Nie sądzę. Dlatego, e, dlatego jak mówię, zmierzch to jest coś, z czego jestem dumna, i z każde z tych doświadczeń jest czymś, co będę do końca chyba e, bardzo tak mile wspominać. A Wy, czy Wy macie taką jakąś książkę, jakieś takie doświadczenie, nie wiem. Fangerlingowe, takie fanowskie doświadczenie, którego moglibyście być, się wstydzić, a jednak jesteście z niego dumni albo bardzo mile wspominacie. Macie jakąś taką serię książek czy filmów, które wiecie, że może nie są wysokich lotów, ale wam po prostu sprawiają przyjemność albo sprawiały przyjemność, i do tej pory mile to wspominacie. Myślę, że wydaje, że każdy z nas ma. Coś takiego, jakiś taki element, um, nie wiem, tego popkulturalnego świata, który sprawia im przyjemność bez względu na to, jak krytycy ocenialiby wartość tego dzieła. Dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj e, wylałam e, wam całe morze zmierzchowego fan Garlingu o zmieszku pod... Podejrzewam, że mogłabym dużo więcej mówić, ale przyznam się Wam, że przez te 10 lat wiele wspomnień się już zaciera, więc tak bardziej ogólnikowo jestem w stanie teraz o tym opowiadać. I dziękuję za to, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Ja Wam przypominam, że na mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, na Anchor, na Google Podcast, Apple Podcast i na kilku jeszcze innych platformach podcastowych. Możecie go też słuchać na YouTubie. A do tych, którzy słuchają tego na YouTubie albo nie wiem, subskrybują mój kanał na YouTube, ci pewnie z Was wiedzą, że pojawił się tam też filmik, na którym pokazuję swoją twarz. Mój pierwszy booktubowy filmik, w którym robię tak książkowy, bo chciałam spróbować takiego klasycznego booktuba. Ci z Was, którzy jeszcze nie widzieli tego filmiku, zachęcam na kanale Fish Talking, możecie go zobaczyć. Jeżeli, nie wiem, dostanę 10 lajków za ten filmik, to być może zrobię jeszcze jeden filmik ze swoim twarzą. No całkiem to było przyjemne, chociaż całkiem inne niż nagrywanie podcastu. Więc ci z Was, którzy jeszcze nie widzieli filmiku na YouTubie Fish Talking, zapraszam do obejrzenia. A na dzisiaj, na dzisiaj to już wszystko. My słyszymy się w przyszłym tygodniu. Wiem, że podcast powinien się pojawić w środę, ale przez święta totalnie straciłam trochę czasu i byłam przekonana, że środa to wtorek. Więc, um, więc przepraszam ci, tych, którzy w ogóle przykładają do tego jakąkolwiek wagę. Ale słyszymy się w przyszłą środę w kolejnym odcinku podcastu. Tym razem nie mam pojęcia, o czym będziemy mówić, jak zawsze. Więc uh, niczego nie obiecuję, niczego nie zakładam, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiam wszystkie moje koleżanki i panki Zmierzchu i do usłyszenia.